Zgryw Wejherowo zremisował 2-2 z Bałtykiem w Gdyni w swoim przedostatnim zimowym sparingu. W szeregach wejherowskich drugoligowców nadal plaga kontuzji, a na testach pojawiło się 3 nowych piłkarzy. Po jednobramkowej wygranej z Arką z zeszłego tygodnia tym razem Gryf Wejherowo zremisował 2-2 z innym gdyńskim klubem, trzecioligowym Bałtykiem. Do przerwy podopieczni Jarosława Kotasa prowadzili 2-0. Wynik otworzył już po 8 minutach testowany napastnik z Bełchatowa, którego nazwiska klub na razie nie zdradza. W 32 minucie podwyższył z karnego Łukasz Nadolski, który swoją drugą jedenastkę zmarnował w drugiej połowie. Bałtyk trafiał do siatki w 53 i 55 minucie. W barwach wejherowskich drugoligowców oprócz wspomnianego napastnika pojawiło się jeszcze 2 testowanych piłkarzy, Andrzej Waceba i Rashid Yusuf. Wiemy, że musimy się trochę wzmocnić, bo ta pierwsza runda nie była za ciekawa. Znajdujemy się w tabeli tam, gdzie byśmy nie chcieli być, dlatego szukamy cały czas wzmocnień. No, drużyna cały czas się zgrywa, poznajemy się, ten trzon zespołu już jest, ale wiemy, że brakuje nam jakiegoś dobrego napastnika w środku pomocy, jakiegoś chłopaka, no i środkowego obrońcy. Współpracujemy bardzo dobrze z Arką Gdynia i mamy dzisiaj właśnie 2 chłopaków. Jednego jeszcze się nawet nie nauczyłem dobrze, jest z Ukrainy piłkarz, który z Arką już tutaj od lata ma chyba kontrakt podpisany, więc dzisiaj pierwszy raz z nami jest. I drugi chłopak to już bardziej znany kibicom, Yusuf Rashid, nie, który też Arce pomógł do ekstraklasy wejść, że myślę, jeżeli on by u nas został i by chciał u nas grać, no to będzie jakieś wzmocnienie dla naszego klubu. Gra kontrolna z Bałtykiem była już 7. próbą piłkarzy Gryfa w zimowej